Jeha! Słuchajcie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie, opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej informacji o mnie na stronie www.koach.pl. Startujemy. Dzisiaj będzie trochę o czymś już było, ale co jakiś czas nam się przydaje, czyli skąd brać siłę. Skąd brać siłę do tego, co mamy, musimy, chcemy albo możemy zrobić. W świetnej książce Uwierz, że możesz, człowieka, którego imienia nie podejmuje się przeczytać, a na nazwisko ma Franklin, jest świetna historia o pewnej kobiecie, która, historia jest świetna, ale zaczyna się tragicznie, tak? Jakaś kobieta w stanie Mississippi postanowiła popełnić samobójstwo. Rozpadło jej się całe życie, rozleciał się biznes, rozpadł się kolejny związek, była sama, nie widziała perspektyw, więc poszła na most nad rzeką Mississippi i skoczyła w dół. Woda była lodowata, a most wysoki, więc wydawało się, że powinno jej się udać. Nie wiedziała jednak, że jej skok zauważył jakiś mężczyzna, który stał na brzegu rzeki. Zobaczył, że skoczyła, więc w takim odruchu współczucia i chęci ratowania ludzkiego życia rzucił się do wody, aby ją ratować. Niestety okazało się, że on miał wielkie serce, ale trochę mały rozum, ponieważ nie umiał pływać. Skoczył i zaczął sam tonąć. Ta kobieta, tonąc samemu, widziała człowieka, który rzucił się, żeby jej pomagać, i sam tonie. Więc widząc, jak ten bohaterski szaleniec z trudem utrzymuje się na powierzchni i woła coraz głośniej o pomoc, więc ta niedoszła samobójczyni podpłynęła do niego i wyciągnęła go na brzeg. A ponieważ już zachłysnął się wodą, zrobiła mu sztuczne oddychanie. Ktoś, kto to widział, zadzwonił po pogotowie i wkrótce oboje trafili do szpitala. Oboje przeżyli. I autor, który opisuje to w swojej książce, pisze tak, że przeczytał to w lokalnej gazecie i autor artykułu zakończył ten artykuł takimi słowami. Tego wieczoru to nie mężczyzna uratował ją od śmierci. Swoje życie kobieta zawdzięcza poczuciu celu. Po prostu jej celem było uratować tonącego mężczyznę. W jednej chwili zyskała misję do spełnienia. I dzięki temu, że miała misję, uratowała życie. Nie tylko jego, ale także swoje. Więc widzisz, czasami ja będę dzisiaj snuł takie rozważania, co daje nam siłę. Tak? I to jest jedna z podstawowych rzeczy. Poczucie celu. Masz coś, czego się trzymasz. Viktor Frankl, psychiatra, Żyd urodzony w Austrii, który w czasie II wojny światowej trafił do Oświęcimia, kiedy tam trafił, wiedział, że żeby przeżyć, musi mieć cel. Jego celem była rodzina. Jednak na jego oczach cała jego rodzina zginęła, więc obrał sobie inny cel. Tym innym celem było to, żeby kiedyś stanąć. Na początku było to jeszcze, kiedy stracił ten pierwszy cel, żeby znaleźć jakiś cel. Potem znalazł cel, żeby stanąć przed ludźmi i kiedyś opowiedzieć, że przeszedł przez obóz. I że siłę dało mu to, żeby kiedyś stanąć i o tym opowiedzieć. I rzeczywiście wielokrotnie, kiedy stał przed ludźmi, zaczynał tak. Dziękuję ci. Dziękuję ci, chociaż ty nie wiesz o tym, ale ty uratowałeś mi życie. Ponieważ kiedy byłem w obozie koncentracyjnym, to patrzyłem oczami wyobraźni na salę, gdzie stoi i opowiadam ludziom o tym, że ta przyszłość dała mi siłę, żeby przejść tą trudną teraźniejszość. Więc jest to jedna z rzeczy. Kiedy masz silny cel, kiedy nazywasz swój cel, kiedy jesteś skoncentrowany na swoim celu, to daje ci siłę. Ale mówimy to cały czas w kontekście pewnej osoby. Jabesa, to od kilku tygodni snuję już rozważania na temat Jabesa. Jabes to był człowiek, o którym jest napisane w Księdze Kronik. Człowiek, który wybił się na tle pokoleń, w których żył. I w pierwszej Kronik, w czwartym rozdziale, wiersze od 9 do 10, jest napisane o Jabesie, że jego początek nie był dobry, ale potem stał się znakomitszy niż wszyscy inni jego bracia. A to się stało dzięki temu, że sprecyzował pewną modlitwę do Boga i tam o różne rzeczy się modlił i między innymi modlił się o to, i teraz jest to
przedostatnia rzecz z jego modlitwy, oby ręka Twoja była ze mną. O co chodzi, żeby ręka Boża była z nami? Widziałam, kiedyś ktoś na Facebooku przesłał taki rysunek. Do króla przychodzi rycerz i trzyma w prawej ręce miecz, a w lewej ręce odciętą głowę smoka. I mówi: królu, oto głowa smoka. Na to król trzyma w jednej ręce berło, a w drugiej ręce trzyma czyjąś odciętą rękę i mówi: a to ręka księżniczki. Tak, więc o co chodzi, żeby ręka Boża była zawsze z nami? To jest taki zwrot, który oznacza, żeby Bóg dał nam siłę. Ręka Boża, żeby była z nami, żeby Bóg dał nam siłę. W jaki sposób Bóg daje nam siłę? W różnorodny sposób. Jeden z podstawowych celów to jest, kiedy daje nam poczucie celu i misji. W Biblii jest taka historia Eliasza, człowieka, który w pewnym momencie przeżył depresję i Bóg najpierw dał mu odpocząć, a później, kiedy już odpoczął, powiedział: zrobisz to, 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 to i to. I dał mu 5 zadań do zrobienia i widzisz, można powiedzieć, człowiekowi, któremu się nic nie chciało, dać 5 zadań do zrobienia. No widzisz, zależy, jakiego rodzaju są to zadania. Bo jeżeli to są zadania, które cię przygniatają, na przykład gdybyś teraz przy mnie usiadł i powiedział mi: słuchaj, masz tu 100 z deklaracji ZUS-owskich do wypełnienia, o, to by mnie zabiło. Ale gdybyś przy mnie usiadł i powiedział: masz tutaj 100 z tematów, masz przygotować nauczania na ten temat, wow, to by mnie rozpaliło, nawet jakbym był zniechęcony. Kiedyś w bardzo trudnym okresie mojego życia siedziałem i tworzyłem różnego rodzaju nauczania, których widziałem, że w tamtym czasie nie jest realne, żebym jakikolwiek powiedział, ponieważ leżałem chory w szpitalu. Natomiast to dawało mi siłę. Więc poczucie celu może dać ci siłę. Kolejna rzecz, która może dać ci siłę, to jest rozmyślanie. W Księdze Jozuego, to jest księga, która została napisana po tym, jak Mojżesz wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej, przez 40 dni chodzili po pustyni i ktoś kiedyś zapytał, dlaczego Mojżesz przez 40 nie dni, przepraszam, dni to by był luzik, przez 40 lat chodzili po pustyni, więc ktoś zapytał kiedyś, a dlaczego Mojżesz przez 40 lat chodził po pustyni? A ktoś inny mówi: wiesz, bo ja czytałem te Księgi Mojżeszowej i zobaczyłem, że z taką hołotą to ja też wstydziłbym się wejść do jakiegokolwiek miasta. Dobra, jeżeli już się pośmiałeś, to fajnie, jeżeli nie, to nie przejmuj się. Więc Mojżesz potem umarł. Już było nowe pokolenie i to nowe pokolenie miało wejść do ziemi obiecanej i Jozue miał ich wprowadzić. I wtedy Bóg zaczął mówić do Jozuego. I na samym początku Księgi Jozuego w pierwszym rozdziale, w 8 wierszu Bóg mówi tak: niech nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej, we dnie i w nocy, aby ściśle czynić, co jest w niej napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Bóg mówi tak: dam Ci Biblię i Ty rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Wiesz, zbyt często myślę, że skaczemy od jednej myśli do drugiej, a zbyt rzadko pozwalamy, żeby jakaś myśl przeniknęła nam z głowy do serca, stała się częścią nas i dała nam wtedy siłę. W swojej książce Życie pełne pasji zaczynam w ogóle tą książkę od takiego wydarzenia, w którym spotkałem się z jednym z moich mentorów i powiedziałam mu wtedy o moich rozterkach, o tym, co przeżywam, że robię rzeczy, ale nie czuję w tym takiego zadowolenia. Wiem, że to są wartościowe, pomocne rzeczy dla innych, ale mi nie dają, dają mi jakieś tam satysfakcje, ale to nie, czuję, że to nie jest to. I wtedy on powiedział to zdanie, które stało się jedną z myśli przewodnich w moim życiu. Zbyt często robimy rzeczy, które są dobre dla innych, a nie są życiodajne dla nas. Widzisz, potem wracałem, 6 godzin podróży mnie czekało. Czasami trzeba zapłacić cenę, ale warto ją płacić, żeby spotkać się z ludźmi, którzy mogą nam pomóc. I kiedy wracałem, przez 6 godzin cały czas rozmyślałem o tym zdaniu. Ciągle o nim jeszcze co jakiś czas rozmyślam. Widzisz, kiedy chwycisz jakieś zdanie, przez które otrzymujesz jakieś nowe zrozumienie, jakąś nową, ciekawą myśl, coś, co cię inspiruje, nie odchodź zbyt szybko z tego zdania. Rozmyślaj nad nim. W Biblii to jest ciekawe, w Nowym Testamencie, w polskim tłumaczeniu masz, jeżeli chodzi o Słowo Boże, to masz w Nowym Testamencie cały czas wyraz słowo. Ale w Grece mamy dwa słowa, logos i rema.
Logos to oznacza po prostu całe słowo, a rema to oznacza słowo wypowiedziane człowieka w konkretnej sytuacji. Czyli co to jest? Logos to jest wszystkie zasady życiowe, które znasz, tak? Jesteś lekarzem, wiesz, że są jakieś choroby, wiesz, są jakieś objawy, ale czasami potrzebujesz po prostu być czegoś takiego konkretnego rema, czyli konkretnego zrozumienia, aha, że te objawy w tym konkretnej sytuacji to oznaczają to, a nie to. I widzisz, Biblia wiele razy, kiedy wczytujemy się w to w greckim oryginale, to niesamowita rzecz. Widzisz, kiedy Bóg daje ci takie słowo rema, a może ci nawet dawać to słowo, nawet jak ty nie wiesz, czy Bóg istnieje, czy nie, ale jeżeli coś do ciebie przemawia, zaczyna cię inspirować, to zacznij nad tym się zastanawiać. Zacznij o tym rozmyślać. Nie przeskakuj z tej myśli, nie pomyśl sobie, o fajna myśl, ale dzień w dzień rozważaj to. Wiesz, kiedyś mieszkałem wtedy w Anglii i któregoś dnia ktoś zrobił deser. To był niesamowicie pyszny deser. Wiesz, to mi tak posmakowało, że ja prawie przez miesiąc codziennie kupowałem sobie ten deser i jadłem. Cały czas przez miesiąc miałem na niego ochotę i po miesiącu już trochę mi się znużył, czułem takie nasycenie, ale trochę właśnie tak jest, że jeżeli jakieś słowo po prostu chwyci cię za serce, rozmyślaj nim dzień w dzień, aż poczujesz, że to słowo cię już w pełni nasyciło, stało się częścią ciebie. To daje siłę. Takie słowo naprawdę ma moc dać siłę. Czasami jedno słowo wypowiedziane we właściwym czasie do odpowiedniej osoby daje niesamowitą siłę. Biblia mówi o tym tak w Księdze Przypowieści, jak złote jabłko na srebrnej tacy, tak odpowiednie słowo we właściwym czasie. Więc to jest kolejna rzecz, która daje nam w życiu siłę. Rozmyślanie nad odpowiednim słowem, zwrotem, wyrazem. I to, co jest ważne w tym, wiesz, kiedy przeczytasz i czy usłyszysz, czy przyjdzie do głowy jakaś myśl i ona cię zachwyci, to ona cię zachwyci, ale jeżeli na drugi dzień wstaniesz i ty świadomie nie poświęcisz czasu, żeby o niej rozmyślać, zobaczysz wtedy, że jest trudno. Że sama ta myśl, ona do ciebie może nie wrócić. Ty sam musisz pilnować tego, żeby znaleźć czas, żeby o niej trochę porozmyślać. Więc do tego cię zachęcam. Inna rzecz, która może dać nam siłę, to jest postępowanie zgodnie z sumieniem. To naprawdę daje siłę. Gdzież czasami może być trudne w pierwszym momencie, ale jest satysfakcjonujące i daje siłę w późniejszym momencie. I odwrotnie. Wiesz, ludzie mają różną przeszłość i niektórzy sobie trochę zabałaganili i byli uzależnieni. Mam trochę znajomych, którzy byli kiedyś uzależnieni, dzisiaj już nie są. Jednak mówią, że kiedy jest im trudno, to ciągnie ich, żeby wrócić do nałogu. Widzisz, kiedy mi jest trudno, to też ciągnie mnie do tego, żeby poddać, nic nie robić. Ale nie ciągnie mnie do tego, żeby niszczyć swoje życie. Oni mają trochę trudniej, bo zabałaganili swoje życie, więc pewne konsekwencje ponoszą. Jednak świetnie, że z tego wyszli i mają siłę, żeby się temu opierać. Ale okazuje się, że prawe życie niesie za sobą potencjał dużej siły. No i odwrotnie, kiedy zrobisz coś wbrew swojemu sumieniu, to na początku może wydawać się to satysfakcjonujące, jednak później będzie się ciągnęło za tobą wyrzuty sumienia, różne konsekwencje, które za tym idą, po prostu się ciągną. To jest ta jak różnica między inwestowaniem a braniem kredytu. Tak? Jest trudno inwestować, jednak po pewnym czasie przychodzi ten owoc. Zakładamy, że inwestycja była udana oczywiście. Natomiast druga rzecz, kiedy bierzesz kredyt, taki konsumpcyjny, to na początku może być fajnie, na przykład fajne wakacje, jednak później ciągnie się za tobą to, że musisz go spłacać. I w piątej księdze Mojżeszowej, to jest dokładnie ta księga, o której Bóg mówił Jozuemu, rozmyślaj o niej. W 11 rozdziale, w 8 wierszu Bóg mówi tak, przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które ja wam dziś nadaję. Dlaczego przestrzegać? Abyście się wzmocnili. Poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie i abyście długo żyli na ziemi, którą Bóg poprzysiągł dać ojcom waszym, ziemię opływającą w mleko i miód. To jest niesamowita rzecz. Przestrzeganie przykazań, jakich przykazań, jakichś tych, obrzezać się mam, czy co, czy jeść koszerne, czy pić koszerną wódkę. Po prostu te przykazania, o których mówi Bóg, to jest 10 przykazań, zwykłe 10 przykazań, tak? Nie jest ich dużo, nie są one trudne. Spać we właściwym łóżku, z właściwą osobą, nie zabijać siebie i innych, mówić prawdę, odpoczywać w dzień wolny, czcić Boga, kochać rodziców. Takie proste zasady, tak?
I Bóg mówi, jeżeli będziecie ich przestrzegać, to da wam siłę i co więcej, będziecie żyli długo i będziecie żyli w dobry sposób, satysfakcjonujący. To oznacza, że będziecie długo żyli na ziemi, ziemi, która opływa w mleko i miód. Tak? Ziemia mlekiem i miodem płynąca. No, brzmi dobrze i warto zapłacić tą cenę. No nie wiem, załóżmy, że tak, jesteś w konflikcie, pokłóciłeś się z, nie wiem, w trakcie kłótni z dziewczyną, z chłopakiem, z mężem, z żoną, z kolegą, koleżanką, przyjacielem, przyjaciółką, nie wiem. Wiesz, to ten moment, kiedy jesteś w środku takiej bitwy, to bardzo łatwo dać upust frustracjom, popuścić wodze gniewu, no być takim małostkowym, niedojrzałym. Ale to są właśnie te chwile. Wewnątrz możemy się tak zapiec, ale gdzieś tam w nas ten głos sumienia będzie się odzywał. Opanuj się. Tak, czujesz się wkurzony, ale to nie znaczy, że masz w ten sposób się ładować. Powiedz, wiesz, czuję się tak i tak, jednak chciałbym odłożyć tą rozmowę na później, albo trochę się uspokoić, albo cokolwiek, negocjuj, idź na kompromis, pojednaj się. I wiesz, którego z tych dwóch głosów słuchasz, ten sprawi, że będziesz się upodabniał coraz bardziej w stronę dobrą lub złą. Coraz więcej będzie w tobie siły lub coraz więcej będzie słabości. Bo wiesz, żeby ulegać pokusom, słabościom, trzeba być słabym. Żeby nie ulegać, trzeba być silnym. To, co nas wzmacnia, to właśnie nieuleganie. To, kogo słuchasz, którego głosu w sobie słuchasz w momencie podejmowania decyzji, to ujawnia twój charakter i odwagę. Wiesz, czasami ktoś mówi, a pokłóciłem się z nim albo z nią, ale mu nagadałem. I co, myślisz, rzeczywiście potrzeba odwagi, żeby komuś nagadać, trzasnąć drzwiami i wyjść? A może czasami trzeba, jeśli już to się zrobiło, przyjść, przeprosić i powiedzieć, słuchaj, spróbujmy jeszcze raz. Dajmy sobie na nowo szansę. Więc generalnie zachęcam. Zachęcam do tego, żeby w chwilach, które nie są proste, jednak uchwycić się tego, co trudne może, co kosztuje na początku, ale później przynosi dużą satysfakcję, dużą pomoc i no, daje kopa na maksa, jeżeli chodzi o siłę. Co jeszcze daje nam siłę? Przyjaciele. Przyjaciele dają nam siłę. Ewangelia Marka w 2 rozdziale jest powiedziane tak, że 4 przyjaciół niosło na łożu sparaliżowanego. No i wiesz, kiedy przyszli, żeby Jezus uzdrowił go, okazało się, że Jezus jest w środku w domu, a wokół tego domu jest potężny tłum ludzi. I co oczywiście oznaczało, że nie są w stanie dojść do Jezusa. Jednak oni byli tak zdesperowani, że obeszli ten dom od tyłu, weszli na górę, wiecie, zniszczyli dach gospodarzowi i potem na specjalnie skonstruowanych powrozach spuścili te nosze na dół, żeby Jezus uzdrowił ich przyjaciela. Widzisz, w momencie, kiedy oni doszli do tego tłumu, który był przed nimi, mogli powiedzieć temu paralitykowi, słuchaj, no wrócimy, no niestety, Jezus dzisiaj jest zajęty, nie damy rady, teraz naucza, Jezus późno, pewnie zaraz skończy i pójdzie spać, no może przyjdziemy jutro, albo no widzisz, no trudno, poza tym nie wiadomo, czy by cię uzdrowił. Więc cokolwiek by powiedzieli, ten paralityk i tak byłby im wdzięczny. Ale gdyby to zrobili, byliby tylko znajomymi albo ludźmi dobrej woli, którzy chcą pomóc. Nie byliby przyjaciółmi. A Biblia mówi, że to byli przyjaciele. Więc przyjaciel zrobi wszystko, żeby ci pomóc. Przyjaciel czasami, jak mówi Biblia, staje się bliższy niż brat. Więc, a jeszcze wspaniale jest, kiedy masz brata, który jest przyjacielem. Tak jak ja mam. Więc to jest najlepsza opcja. No okej, ale wracamy teraz do tego. Paralityka. I oczywiście paralityk został uzdrowiony i tak dalej. Ale chodzi mi o tych 4 ludzi, którzy przynieśli paralityka do Jezusa. Wiesz, to jest siła. W Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale jest powiedziane tak, że kiedyś Paweł stanął, apostoł Paweł i głosił kazanie, a ludzie wzięli kamienie i zaczęli w niego rzucać. I wiersz 14:19-20 mówi tak. Tymczasem nadeszli z Antiochii z Ikonium Żydzi, namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła, wywlekli go za miasto i sądzili, że już nie żyje. Kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta nazajutrz z Barnabą do Derbe, zwiastując dobrą nowinę także w innych miastach. I
Co więcej, tam jest potem napisane, że przyszedł do jakiegoś miasta i pocieszał uczniów, mówiąc, słuchajcie, przez wiele trudności musimy przejść w życiu. Wiecie, to są jaja, którego kamienowano. Co znaczy kamienowano, bo może to nie rozumiesz. Masz prawo, nie żyjesz w kulturze żydowskiej. Ja też nie żyję, ale rozumiem, więc mogę ci wyjaśnić. Więc kamienowanie to było tak. Kiedy Żyd uważał, że ktoś bluźni przeciwko Bogu, brał kamień i rzucał w niego. Ten, który był oskarżycielem, rzucał pierwszy. Potem rzucali wszyscy inni tak długo, aż ten, który rzucił pierwszy, powiedział koniec i rzucał wtedy ostatni kamień i to oznaczało, że ten człowiek, którego rzucano, już na pewno nie żyje. Więc rzucano w niego i byli przekonani, że Paweł nie żyje. Jednak kiedy przyszli tam ci, którzy byli uczniami, którzy byli przyjaciółmi Pawła, to kiedy tam razem stanęli, wydarzył się cud. Paweł wstał, nie tylko miał siłę dalej głosić, nie tylko jego urazy psychiczne zostały usunięte, bo nie bał się głosić, ale jeszcze pocieszał innych, mówiąc, słuchajcie, no, inni tam może mówili, o, jesteśmy chrześcijanami, ktoś tam na nas źle powiedział, ojejku, albo się z nas śmieją. A Paweł mówi, słuchajcie, chłopaki, dacie radę, tam wiele trudności trzeba nam przejść. Widzicie, to jest moc przyjaźni. Więc teraz mam pytanie do ciebie. Czy gdybyś ty był sparaliżowany, czy masz takich czterech ludzi w życiu, którzy rzeczywiście przyszliby i powiedzieli, kurczę, pomożemy mu. Tak, przyjdziemy, pomożemy mu. Wiesz, i drugie mam pytanie. Czy ty masz takich ludzi, którzy gdyby byli sparaliżowani, ty zrobiłbyś wszystko, żeby im pomóc? Widzisz, jeżeli poświęcisz czas na pielęgnowanie wartościowych relacji, to da ci siłę w życiu. I ostatnia rzecz, której chcę dzisiaj powiedzieć jako o sile, ale też mam na koniec bardzo ciekawą rzecz do powiedzenia. Ale dobra, wracamy teraz do ostatniej rzeczy o sile. Co jeszcze może dać nam siłę? Jest taka historia w pierwszej księdze Samuela o Dawidzie. Dawid miał grupę wojowników, no i walczyli, tak? Walczyli o swój kraj, walczyli o to, żeby wrogowie nie zajmowali ich ziem, to w międzyczasie uprawiali pola i tak dalej. Kiedyś ktoś tam na nich napadł, oni poszli walczyć, a kiedy wrócili, okazało się, że inny wróg przyszedł i w tym czasie splądrował ich wszystkie chaty, spalił je, a zabrał żony, dzieci i starców. I wiecie, to jest ciekawe, tak? Dawid, to możemy tam wcześniej przeczytać, był wychwalany przez swoich wojowników, śpiewali o nim pieśni, byli dumni, wszystkie wyprawy wygrywał. Zawsze wszystkie Dawid wygrywał. Natomiast teraz, kiedy przyszli, nagle w jednym momencie gniew wszystkich skoncentrował się na Dawidzie. Tak nawet, jak jest napisane w 1 Samuela w 30 rozdziale, w 6 wierszu, że chcieli go ukamienować. Wiecie, kamienowanie to przez wieki przetrwało u Żydów. No i wtedy... Co mógł zrobić Dawid? Mógł zacząć im tłumaczyć. Słuchajcie, chłopaki, o co chodzi? Przecież razem wyszliśmy, razem zdecydowaliśmy, że idziemy. Mógł powiedzieć, a o co wam chodzi? Mógł się obrazić, mógł pójść i uwolnić tylko swoją rodzinę. No mógł zrobić cokolwiek. Mógł się załamać. A co zrobił Dawid? 1 Samuela w 30 rozdziale, w wierszu 6 czytamy tak. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Wyobrażasz sobie? Mieć kilkuset wojowników rozgoryczonych i ich cała nienawiść skierowana przeciwko tobie? Lecz Dawid... Właśnie, co zrobił Dawid? Mamy Biblię Brytyjską, mamy Biblię Tysiąclecia, różne tłumaczenia. W jednym jest powiedziane... Pokładał zaufanie w Panu swoim Bogu, a w innym jest powiedziane, Dawid zaś doznał umocnienia od Pana Boga swego. Dlaczego tak różne tłumaczenia? Bo to samo hebrajskie słowo oznacza położyć zaufanie i jednocześnie doznać wzmocnienia. Więc okazuje się, że kiedy Dawid zaufał Bogu, to dało mu siłę do tego, żeby pokonać przeciwności. I tu dzielę się po prostu czymś, co jest moje bardzo osobiste. Dla mnie taką siłą jest to, kiedy chwytam się Boga. Dobra, nie chwytać się Boga. Co to znaczy chwycić się Boga? Dla mnie oznacza to dwie rzeczy. Codziennie znajduję czas, żeby z Bogiem rozmawiać, po prostu do Niego mówić i czytać Biblię. I kiedy czytam Biblię, przez niektóre fragmenty czuję, że Bóg chce mi coś powiedzieć. Więc to jest proste. A druga rzecz, kiedy na co dzień dzieją się jakieś wydarzenia, jakieś rzeczy trudne, bo o tych szczególnie mówimy,
Po prostu mówię, ufam Boże, że dasz mi siłę, dasz mi mądrość, że przejdę to. Więc to jest kolejna rzecz, która daje nam siłę. Na sam koniec audycji dam prostą receptę składającą się z kilku zdań genialną, kiedy życie wydaje się zbyt skomplikowane, ale zanim do tego, to daj mi teraz minutę i coś chcę ci powiedzieć. Na mojej stronie internetowej www.koach.pl znajduje się zaproszenie na kilka rzeczy. Na taki program szkoleniowy o przemawianiu. Przemawiaj z pasją. Podzieliłem to na trzy etapy. Można to zrobić jeden na jeden. Możemy się spotkać. Można to też zrobić drogą Skype'ową. I dałem też kilka tematów przez inne szkolenie. Żyć pełnią życia. Jest tam kilka tematów, możesz sobie wybrać i też szkolenie mogę zrobić dla Ciebie w wersji Skype'owej, jeden na jeden albo dla grupy osób. Oczywiście możliwy jest także coaching Skype'owy. Rozsyłam też newslettera w tym tygodniu już na pewno z różnymi fajnymi rzeczami, które robię, między innymi 25 sierpnia, sobota we Wrocławiu szkolenie o osobowości. W ostatnim czasie dodrukowywałem trochę książek, więc cały zestaw czterech książek o przebaczeniu, o życiu pełnym pasji, o ludziach pełnej pasji, o nieruchomościach możesz bardzo taniej cenie 40 zł łącznie z kosztem wysyłki u mnie zamówić. Więc to takich parę ogłoszeń i jeszcze super ogłoszenie dla Asa. Człowiek, który podpisuje się Asi, który powiedział, że fajną rzeczą byłoby z tych audycji zrobić książkę, więc te audycje możemy potraktować jako audiobooka. Natomiast As, napisz do mnie, dlaczego to się dowiesz, o pomyśle, pomyślę. W ogóle jestem otwarty na pomysły fajne, jak macie to piszcie. Namiary do mnie na stronie www.koach.pl. I na zakończenie, kiedy życie wydaje ci się zbyt skomplikowane, to przestań je komplikować i sięgnij po najprostsze rozwiązania. A więc, tęsknisz za kimś? Zadzwoń. Chcesz się spotkać? Zaproś. Chcesz być zrozumiany? Wytłumacz. Masz pytania? Zapytaj. Coś ci się nie podoba? Powiedz. Coś ci się podoba? Powiedz. Chcesz coś? Poproś o to. Kochasz kogoś? Powiedz mu to. Proste i genialne. Miłego dnia czy nocy, czy jakiejkolwiek pory, w której słuchasz tej audycji. Dzięki za wysłuchanie. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ja! Słuchacie kontestacji.